Ogródki działkowe w Ostrowcu Świętokrzyskim tętnią życiem. Mieszkańcy wyruszyli, by sadzić, siać, sprzątać i naprawiać. Co można tutaj, no teraz pora robić już takie roboty już na działkach, sianie, sadzenie. No, kopie się tam już takie, sprząta się. Pan Jerzy Kamiński z rodziną postanowił wykorzystać pogodę i zadbać o estetykę działki. To ważne, jeśli chce się naprawdę wypocząć. No, poprawiamy sobie ogrodzenie przy działce naszej. Bo się trochę tak popsuło, no to trzeba trochę odnowić i poplewić tego, takie roboty działkowe. Tak, tak, przyjemne roboty. No. Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina o konieczności zadbania o estetykę posesji. Niestety w dalszym ciągu nie brak mieszkańców, którym należy o tym przypominać. No dlatego co roku tym problemem, jak gdyby się interesujemy, staramy się przede wszystkim zdiagnozować sytuację, jaka jest na terenie miasta, a więc wskazać te miejsca, gdzie jest jak gdyby tutaj najbardziej zaśmiecony teren, gdzie jest brudno, gdzie no, wymaga to ingerencji człowieka, aby doprowadzić do odpowiedniego stanu porządkowego. Mimo iż mieszkańcy miasta posiadający domy w większości starają się zadbać o ich estetykę, nie brak miejsc szpecących wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego. Taki też, że na terenie naszego miasta jest szereg takich nieruchomości, które nie mają właściciela. Są to od wielu lat tereny zaniedbane, opuszczone. No i one tutaj są miejscem, gdzie najwięcej właśnie tego typu odpadów, nieczystości się co roku pojawia. Nadal mimo obowiązywania od kilku lat tak zwanej ustawy śmieciowej, duży problem stanowią dzikie wysypiska śmieci. Ujawniamy te dzikie wysypiska, no i to jest taką no, wieloletnią bolączką też naszego miasta. No. Brakiem poczucia takich elementarnych zasad czystości czy porządku, kultury nawet osobistej, że no niestety nie wyrzucam, bo to moje, te nieczystości powinienem się pozbyć w sposób taki, jaki przewidują przepisy prawa. Strażnicy miejscy mają prawo ukarać mandatem właściciela posesji niedbającego o jej stan. Podobnie jest z osobami wyrzucającymi śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.